teraz. Drugi okrąg pełni autorski z własnym tekstem, z własną muzyką. Czy jeszcze można? O. Można o pasjach, marzeniach sobie pośnić. Mam swoje lata i jeszcze ducha młodości. Łapię wiatr w żagle, bo świat się zmienia. Naprzeciw życiu wychodzą z cienia. Jeszcze tyle można, wytyczając cel, marzeń głowa pełna, czy pomieści je. W nocy przychodzą nieuczesane myśli. Życie nie bajka, lecz czemu by nie pośnić? Przychodzi wena, pisze melodię, dźwięki jej mówią, będzie na topie. Jeszcze tyle mogę, tyle jeszcze chcę, chociaż może nieco, to nic, że nie. Czytam listy prosto z internetu, piszę maile, jestem na Facebooku. Jeszcze tyle można, jeszcze wiedząc też, co w życiu ważne, czy być, czy mieć. Jeszcze tyle można, jeszcze wiedząc też, co w życiu ważne, czy być, czy mieć. Dziękuję bardzo. Zmysł reporterzysty się we mnie odezwał. Przepraszam Państwa za to. Czy ta zabytkowa gitara z 62 roku z Kłodzka ma jakieś imię? Ojej, tam różne rzeczy są wypisane na tej gitarze. Imię, mój Boże. To ładne. Mój Boże, gdyby ona chciała mówić, ileż obozów, ileż różnych wycieczek. O, jest w domu, jest, ma należne miejsce. Ja chciałam powiedzieć, ja jestem kolekcjonerką gitar, ja mam naprawdę dużo gitar. To jest jedna z ostatnich gitar, ale wszystkie pieniądze bym wydała na gitarę, naprawdę. Wszystkie. Jeżeli mają Państwo gitary,